śnieżnym krajobrazie, między zamiecią a błyskawicami światła odbijającymi się od białego puchu, bohater przemierza te nowe ziemie. Każdy krok jest wyzwaniem, a każde zbocze czy zatoka otwierają nowe możliwości odkryć, a wielki, postrzępiony loch to tylko preludium do kolejnych niesamowitych przygód, które czekają na bohatera. Dobra. Uwaga, zwiedzanie lochu. W pierwszej kolejności spawner zombiaka. Wow, glowstone. A tam spawner. Aż nie wiadomo co zwiedzać. Spawner pajączków. Chciałbym, żeby się zespawnowały pajączki. Bo kurde... No. O ja cię, nie wiedziałem, że tak szybko potrafią. Bo chciałbym pofarmić se niebezpieczna lawa. Lepiej nie wpaść. Gdzie mój budulec? No bez jaj, nie wziąłem. Naprawdę. Trochę mi głupio. Ale dobra, pożyczę. Rety ulek, nie? Trochę zniszczyłem loch, no ale co ja poradzę. Jakoś się trzeba dostać, nie? Na drugą stronę. O, i zombiaczek. Póki mam ponad limit strzał, póki mam ponad stach strzał, to chyba będę strzelał we wszystko, co się rusza. Kurde, panie, za głośno to jest, nie? Bez sensu. A wszystkie inne dźwięki takie cichutkie. I masa tego. Tam lawa w ogóle spływa. Trochę będę pozwiedzał tak trochę w zygzaku. Żeby spróbować wszystko zobaczyć, nie? Bardzo podobne. Zaraz się okaże, że zwiedzanie lochu to już będę trochę ciął. A tutaj co jest? Płytki. Okej, okay, to mnie nie było. O kurde. Tu jest coś nowego. Wielopiętrowy jest ten loch. Trochę większy niż ostatnio. Nieźle, nieźle. Oj i pająk. Wypierniczaj. I ty też. O! Nie muszę już w ogóle nitek farmić, a i tak je dostałem. Ironia. Losu. Kolejna skrzynka ze skarbami. Nic ciekawego. Wow, ale szybko zużywam te pochodnie. Ja! Żyto, biorę. To się nazywa skarb, kurde. Miam. Okej, okay, wiemy, że tutaj jest zejście na dół. Oj. Schodzą. Wypierniczaj. Jakie głośne te strzały, kurde. A może te strzały są tak głośne, bo... O, gdzie skąd jeszcze? Może te strzały są tak głośne, bo mam proxy ustawione na ten... Na trochę inne miejsce. Że proxy mi ściągnęło głośniejszy łuk. No ale niestety nie zmienię tego, bo chcę skina, nie? Swojego cały czas. O, tutaj mamy spadek. Oj, i cwaniaka. Na wadę przejścia? Jezu. Opanuj się, typia. Więcej strzał. Jeju, ale tych strzał to ja mam tak dużo. Że ja chyba nie chcę. Ja cię kręcę! Jaki ten loch jest olbrzymi. O Jezu, coś mnie strzela. Ten loch to jest jakiś gigant totalny, nie? No i co chwila... Ja cię kręcę, gdy... Czemu ja nie wziąłem budulca ze sobą? No kurde, pieczone. No ja cię kręcę i będę teraz rozkupywał wszystko, nie? A zaraz jak pójdę do lochu, to koniecznie kabel. Ale no, trzeba ostrożnie, to na pewno. Bo coś mi się wydaje, że... Ja. Coś mi się wydaje, że jak już raz... Oj, o Jezu. Siema. Inteligencja tych mobów jest zbykowo słaba. Nie wiem co chciałem powiedzieć szczerze. Ty zapomniałem co chciałem powiedzieć, ale jaja. A tutaj pęczyno. Pęczyno nic ciekawego chyba, nie? Ej, ja nie wiem czy ja chcę zwiedzać dosłownie caluteńki ten loch. I tak najbardziej się opłaca strzelać tylko w, no, co jakiś czas. Bo inaczej się strzały troszeczkę marnują.
Kolejny chlebek i kolejny kompas XD. Nie biorę nic więcej. Nie, zaraz nie będę miał miejsca ekwipunku, nie? Przez to jak dużo z tych kurna mięs zebrałem, a tu mam przez chwilę leczenie. No, ja cię kręcę. Po co to było? Wszystko jest tutaj pozałatwiane. Żebym ja nie musiał się w ogóle martwić. To też wale. Pójdźmy sobie na początek tego lochu. Postawię skrzynkę. Do skrzynki włożę całe mięso i większość jedzenia. I niech sobie to będzie po prostu na wyjściu z lochu. Bo naprawdę nie widzę sensu targania ze sobą żarcia przez cały loch, nie? Studnia, wrzuć do niej monetę. Chyba tak nie działa. Potem po to będę musiał wracać, po to... Nie wiem co ja zrobię, po prostu chyba wywalę to co mi najmniej będzie potrzebne, nie? A teraz pytanie, gdzie kurde było zejście niżej? O, tu jest zejście, dobra. Pierniczaj. Ale bez sensu te... łuk, ale dobra. O, creeper. Co z tym creeperem? Czy to jest spawner creepera, czy to jest spawner zombiaka? Bo jak to jest spawner creepera, to jest trochę bez sensu. O kurna, ale jaja. To trzeba się pozbyć szybko. To nic ciekawego nie ma. Dobra, wiesz co? Te skrzynki w tym lochu, to jest wszystko filler. Ja mam wyrąbane. Za jakiś czas może sobie wziąć jakieś pochodnie, jakieś ciastka, ale to nie ma sensu. Lecimy po główną nagrodę. Nie ma co. Jak zobaczę kolejne zejście, to od razu schodzimy. Nie potrzebuję więcej żyta, ale wezmę. Kurde. Do staka można żyta. No, widzę, że tu na dole lawa. Lepiej, że mnie do tej lawy nic nie zrzuciło. Więcej ciastek. I chleb. Ojej. Ale sprytnie ułożony ten spawner. Bo na pewno na samej dole dopiero będzie taka najciekawsza rzecz tego lochu. No tutaj to nic. Tak strzelam. O. I elegancko. Zaraz będę wywalał normalnie te ciastka. Naprawdę. Nie zawaham się. Kolejny szkielet, który se stoi. Oj, a skąd? O Jezu, a tam, a stamtąd, dobra. No co tam, cwaniaczek? Ale śmiesznie ten nóg trzymają. Beka. Strąbany. Ale on dziwnie stał w ogóle. Okej, okay, dobra. O! Żelazne wyposażenie, jakby mi było za mało. Spoko. Ale oni strzelają. Jacie, on strzeli tą strzałą w sufit, nie? Tutaj, o. Można by zniszczyć ten blok i by się strzała strąciła. Tam sobie creepery chodzą. Okej, okay, co tu się stało z tą skrzynką wód? Dziwne rzeczy chyba. Ojej, dobrze tu lawy nie było. Nie chcę tu spać na pewno nigdzie. Rety wasze biedne uszy i moje. Ciekawe, czy jest jakiś mod. Spróbuję ogarnąć na kolejny stream. Czy jest jakiś mod, żeby wyciszyć konkretne dźwięki Minecrafta, nie? Albo przynajmniej zmienić ich głośność, bo to jest jakaś paranoja z tym łukiem. Okej. Okay. O, to jak ciemno. Coś ciekawego to będzie, że tak ciemno? Dziwne przejścia. Spawner. Co tam? Creeperku. Zarąbany zostałeś. To nie zjema, tylko creeper więcej. Mogę tak zrobić, to trochę zaoszczędzę czasu, jak będę strzelał do kilku wrogów naraz, nie?
Raz jeden, raz drugi. A, tu było... Tam jest to ze... A, dobra. Ja chyba widziałem, gdzie tam zejście jest już dalej. Można by tam od razu pójść. Albo wiem... W tą stronę? Nie. Tędy pójdźmy sobie. Ledwo ominąłem ten w sumie dispenser. Okej. Okay. O, żelazo. Zawsze spoko. Wypierniczaj. Coś tu jest ciekawego? Spawner. Oj. Chciałem strzelić łukiem. Znaczy tym mieczem, mnie. Nie ciekawego. Jeju, naprawdę tych po... Ja ci pierdzielę. No po prostu tych strzał jest tu tak dużo. No za dużo zdecydowanie. Nie, no ja pierniczę. Bo to jest przesada. Nie potrzebuję aż tak dużo, kurna, strzał, gościu. Ani tak dużo ciastek, kurna. No beka. Tylko pochodnie, spoko, że mam tak dużo... O kur... Znowu to samo, ale się zasrałem, ja nie mogę. Niech was szlak herobrajny pierdzielone. Gościu naprawdę walnęło go, że zrobił spawner herobrajna. I to jest spokojna muzyczka. Tum, 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 trududum, trudum, trudum, trudum. O kurwa z tym, haha, co nie? Porąbane. O, są skarby. Barwniczki. Fajnie. No z tymi Steve'ami to jest przeklęta sprawa. Ja się boję bardzo. No tak bardzo przypominają Herobrine'a, że no można zawału dostać praktycznie. Także weź. Skrzynka. Kolejne. O! Kaktus, barwnik. Fajowo, fajowo. I kolejne barwniczki. Jeju, zaraz też tych pochodni będę miał ponad to. Ja cię pierdzielę. Budule zbydali. A nie. Pokojna muzyczka po granie była tworzona z myślą do tego typu przygód bojowych. To prawda. Oj, nie lubimy strzał. Ajajaj. Ajajaj. No, ten łamagat strzela w sufit, nie? Beka stypa. O ja! Pułapka z kaktusów, ale jaja. Coś takiego... Już kiedyś było. W sensie pułapka z kaktusów, że spada się kaktusy. Coś mi się kojarzy. W niektórych rzeczach. Coś tu jest ciekawego, czy tak? Oj. Przeciwnik jest ciekawy. O Jezus, nawalnął mnie. Ciacha. Ej. O, jest kolejne zejście. No to co, skorzystam z niego. Oj. Nie chcę, żebyś tu we mnie strzelał, chłopie. O, kolejne te. I pajączek. Pająka to łatwo. Coś tu mamy? Kolejne skarby. I nic ciekawego więcej. I strzały. Część tych strzał na pewno poleci. Ja normalnie myślę, że kolejny loch to ja w ogóle nie będę się przygotowywał, nie? Spróbuję pójść na golasa. Nie no, żartuję, może to przesada, ale na pewno nie będę bał zbyt dużo rzeczy typu jedzenia. No to, bo to bez sensu. Jedzenia tu jest pełno w tym lochu do przetrwania. Jeju, kolejne kaktusy. Dobrze, że zbroję mam. To mi się nawet jak spadnie, to przeżyję.
Oj, tu się coś zespomniło, na pewno. Oj. Ale jestem wprawiony już normalnie w te strzelanki. Ocyk. Oj, jeper. Gościu. Wziął, przele... O kurno. Wziął, se przeleciał i strzelił od razu. Ocyk. O ciur. O kurno. O kurno. Zjem se mięso. Ja cię kręcę. Jeszcze raz taka sytuacja, że prawie coś przegrałem tutaj, wow. Niebezpiecznie. Trzeba uważać. Rety. Ile tych dismissarów, chłopy? Trochę więcej skarbów, okej. Okay. Nic tu chyba nie ma. O nie. Nawet się nie waż. Lapis lazul. I parę innych rzeczy. Ale nic poza tym ciekawego. Wędka! Nie muszę nitek, ale super. I kolejny barwnik do kolekcji. Teraz można połowić rybki. Połowimy rybki. Na koniec tego, tej wyspy. Będzie fajnie. O, creeper. I dużo pajączków. Tego też zarąbię, bo mi tu przeszkadza. W ogóle ciekawie będzie się stąd wydostać, nie? W sensie... Będzie szukanie, kurna, wyjścia. Albo po prostu się... podkopię? Nie no, bez sensu. Lepiej normalnym wyjściem, nie? O kurna! Jakim cudem to tak się stało? Skąd tam creeper niby wylazł na mnie? Wód? Ja muszę naprawdę uważać. Stamtąd? No bo nie wiem normalnie, nie? Porąbane. Tuk, 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 tuk. No stąd se przyszedł ty. Ale jaja. Ja naprawdę muszę uważać, bo jak tu umrę, to nie będzie dobrze. A tutaj pełno przeciwników, którzy bardzo chcą tego właśnie ode mnie. Muszę się nauczyć, żeby w miarę szybko... Jak tu dużo tych przeciwników, wód? W miarę szybko strzelać? Żeby właśnie móc, no... W miarę szybko się pozbywać tych przeciwników, bo szkoda czasu, nie? Ała. Nie lubię takiej sytuacji, że się prosto we mnie odbija. Strzała. Ale tu musi być dużo wrogów. Wszędzie słyszę, nie? Tych cwaniaczków. Oj, oj, oj. Chyba załatwiony. Trochę się, troszeczkę zmienia się wystrój tych lochów. Nieznacznie. Ale można już mówić o pewnej ciekawostce. Wow. I kolejna wędka. I kolejny barwnik. I kolejne skarby. Ja to naprawdę będę musiał wywalić. Kurde. Częściowo. No naprawdę nie mam miejsca na to wszystko. Jeszcze się okaże, że nie będę mógł wrócić z całym mięsem do domu. Chyba tam jest spawner i niby skrzynka. O kur... Ale trzeba przez lawę przejść. To może później. Nie wiem. No tak... Najciekawsze rzeczy to są na koniec. Więcej ciemności. O ja. O, tu dużo was. Dużo za dużo. Ciebie postrzelajcie. Ale postrzelali w ten sufit, a się kręca. Cyk, cyk, cyk. Mi się nawet te strzały nie kończą. Gorzej z pochodniami. Chociaż nie, pochodnie też git. No tutaj nic nie ma. Kaktusy. To chyba nawet nie było pytań naciskowych, więc nic mnie nie mogło zastrzelić, nie? W ogóle pamiętam, że była taka mapka customowa z tym, że fale tych zombiaków wychodziły, nie? I musieli do nich strzelać z łuku. I najlepsze jest to, że to było na jakąś starą wersję Minecrafta.
I dlatego... No, nie dało się praktycznie tej minigierki zrobić, bo po prostu za szybko się pojawiały te wrogowie. Bo nie było takiego szybkiego strzelania z łuku, nie? Co to to? O Jezu. Także śmieszne. I trochę głupia. Idź do lawy. Bardzo dobrze, spalony. Spalony, zatopiony w lawie. A tutaj upadek. O kurde, pieczone. Nie spodziewałem się, że tam pajączki sobie będą siedzieć, nie? Nie wiem, czy tu chcę parkour wśród tych wrogów, raczej nie. Oj, oj, oj. Co tam swajaczek? Ale tu dużo pająków nawaliło. O, rety, rety. No halo, panie. No chwila, moment. Ja cię kręcę, ale tu zupa szybko na... Wow. Panty? Prawie nic ciekawego. Ej, bo mało jedzenia mi zostało, hej, wód. Wcześniej mi tak dużo dawali żarcia. I wszystkiego, a teraz już nic. Nie zasługuje? Nie zasługuje chyba. A, tu kaktusy, czyli nic ciekawego. Więcej pajączków. Te pajączki są... Ten creeper się zabił na tym kaktusie chyba. Au. Kurde pieczone, ale no, no teraz to naprawdę by mi się to jedzenie przydało, nie? Coś, o ja pier... Chyba cię porąbało. Ja cię kręcę, wód. Jakim cudem tak dużo obrażeń dostałem? Wód, wód, wód. Okej, okay, to było trochę wrogów, ale ja się boję. Kolejne... Wow, diaksy. I więcej wszystkiego. Ty no, aha! Ale już... Ej, to koniec? To jest bedrock w ogóle. Gdzie ja jestem? Na jakiej powierzchni? 16 dopiero. Jeszcze coś niżej na niższych piętrach mogłoby być, nie? Ale kurna chłopie, ja muszę zrobić crafting bencha. I koniecznie chleb jakiś, kurda. Bo zaraz se umrę. O, dwa chleby najlepiej. Nawet achievement wskoczył. Kurna panie. Naprawdę muszę ostrożnie. Zaraz to może się dla mnie bardzo źle skończyć. Pół serca. Pół serca i prawie zbyt zdechł. Porąbane. I nagle by się przydało więcej żarcia, nie? Ajajajajaj. No, no ja cię kręcę, zdawał dostanę. Wypierniczać potwory, kurna. Niby tak łatwo, ale jakieś ciasno to już niełatwo. Wszystko trzeba z tego łuku normalnie, bo inaczej się tu nie da. Zaraz mi się cała zbroja niby rozwali, mógłbym wymienić kiedyś. Ale na razie nie potrzebuję wymieniać. Trzeba walić te kaktusy. Oj. Bo czasami nie odrzuca ten łuk tych kurna pająków i to jest chyba taka największa trudność. Gdzie tam, co tam jeszcze? Au. Ej, wód? Wód? Jakim cudem mi się strzały skończyły? Wód? Co mi się nie podoba? Ory ty. Ory ty. Nie, 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 nie ma opcji, nie? Ja muszę iść po jedzenia. O. Aha. To fajnie, że to prawie się rozwaliło wszystko. Ja normalnie muszę wracać po żarcia.
Daj sobie spokój, kurno, szkielet. To chyba cię boli. Nie? Ej no! Wód! Ej no nie. No ja cię kręcę, ja tu zdechnę chyba. Bo się pojawia miliard wrogów. A ja nie mam z tym co zrobić. Nie ma to jak się pozbywać wszystkiego co było przydatne, nie? Cwaniaczki, kurna, pajączek sobie nie przejdzie tędy. O ja pierdziele! Dwa razy mięso. I szkielet, który bardzo chce pilnować go. Nie pozwolić, żebym ja go miał. Ojeju. Nie chcę tutaj... Ajajaj. No, wsadzę ten syf. Ale resztę to ja muszę zachować, nie? Te wszystkie barwniki. To wszystko co skarby są. Czy to nie w tej skrzynce schowałem wszystko? Trochę jedzenia schowałem i tyle. No dobra. O, w sumie dobra ta. Zrobię to. Wymienię se na lepsze. Bo to już jest strasznie zużyte. I z craftingu zrobię se jeszcze zbrojkę i hełm. Bo to jest normalnie już przesada gruba. I może jakoś to będzie, dobra. To wróćmy się tam na dół faktycznie. Ja chcę zejść na dół i zobaczyć ostateczne miejsce. Czy ja tam to zwiedziłem? Bo były dwie skrzynki. Kurna, nie wiem. Ale wydawało mi się, że było takie miejsce, że ja po prostu stamtąd uciekłem. Nie? Oj. A chcemy drugą płytę? Chcemy drugą płytę. No kurde pieczone, co za typ. Jest, udało się, dobra. Ale taką miałem już chyba. Nie? Music disk. Tak o, na łatwiznie sobie płytę wziąłem. Nie, nie pamiętam szczerze, ale chyba już tak miałem. Kolejna płyta. Nie, no to chyba... Oj. Chyba jedyna, no bo co? No i no bo tą samą dosłownie tutaj dostałem teraz. To bez sensu. Coś tu się pali, wód? Łopania, ale tam skarby. Niezły efekt, kurde. Dobra, ciastka na pewno. Do zjedzenia trzeba. Więc jest strzał trochę. Mieczyk sobie mogę wymienić. Więcej barwników. Ła, tego barwnika nie miałem. Dobra, wywalę mięso. I złote jabłuszko. Znaczy mogę to wywalić na przykład też. To będę miał chleb. I może wymienię ciastka. Ale może to schowam? I sobie wezmę to? I sobie to wezmę? Nie wiem. Powoli tracę miejsce na skarby, ale wow, złote jabłuszko. Co to jabłko, fajna sprawa. O, tu mnie nie było. Bo stąd ten creeper przyszedł. A. No i właśnie, no, przyszedłem na pewno o piętro wyżej. No nie ma szans, że nie. I się spalił kolejne. Ale się palą bekowo. A ja chcę tam ten spawner. Zagrożenie zostało zażegnane. I mamy więcej strzału. I znowu mam pełne. Nie no, po prostu to... Dobra. Jeju, tu jest jeszcze szkielet. No ja się nie dziwię, że mi tak brakuje tych strzałów, jak na każdego przeciwnika to kilka strzałów leci, po 5. Zauważyłem, że jak nie mam pełnego seta tego tej zbroi, to otrzymuję o wiele więcej obrażeń. Wow. Ale jak ma pełny set, to wcale tak dużo nie otrzymuję obrażeń. Sobie tak szkielet nie pozwalaj. Trochę się nie dziwię, ale... Mam mętlik w mózgu, bo naprawdę mi się wydawało, że to jest jeszcze o poziom niżej, nie? Ale tak na logikę, jakby miał być, no mógłby być. Bo niby to 17, ale... Ale nie widzę.
No zwiedzam już te same pomieszczenia kilka razy. O, wiem co zrobię. F3. I w ten sposób można zobaczyć, czy coś jest pode mną jeszcze. Jakieś potworki, czy się spawnią, ale... Z tego co widzę, to nie. Tylko nade mną są potworki. A pode mną to nic. Czyli chyba można uznać ten loch za zaliczony, pokonany. Prawie sobie przy tym zdechłem. Trzeba to przyznać gierce, że mnie zaskoczyła trudnością. Ale no... To jakby to wszystko tak naprawdę. Ale te pół serca, ja cię pierdzielę. Takiej akcji to jeszcze nie było. Pająk. Za ciężki ten loch, kurna, znaczy w sensie, no za wielki. Ja się nie mogę ogarnąć, nie? To jest w ogóle ciekawe, pierwszy stream to było tak dosyć sporo budowania i kopania, znaczy kopania dużo po prostu. A ten stream z kolei będzie trwał, no trochę mniej, ale... Przepraszam? Ale za to... więcej o wiele lochów. O Jezu, ile ciach było. Tutaj będzie w tej skrzynce? No ja cię kręcę normalnie, ty. Herobrine mnie okradł chyba. Bo to niemożliwe po prostu, nie? Wsadziłem do skrzyni mnóstwo mięsa. Chyba, że ja to mięso zjadłem całe. Kurna, wiesz, że nie wiem. Ale tu dużo potworków. No to cóż, trudno. Zostawiliśmy w tym lochu trochę mięsa. Chyba, że w tej skrzynce. Okej. Okay. Ta skrzynka z rzeczami była tutaj na samym szczycie. No dobra. Dobra, żegnajcie strzały chyba. Ej. I kompas muszę mieć. No kurde. No dobra, to żegnajcie w takim razie... 42 pochodnie? I coś jeszcze? Nie no, chyba już wszystko. To był cudny loch. Fajnie, że się udało go przejść w całości. No, parę korytarzyków niezwiedzonych, ale nic raczej w nich ciekawego nie było, tak strzelam ja. Ładnie to wygląda, jak jest z takim dalszym render distansem, ale chyba nawet nie krzywdzi to jakoś FPS-ów szczególnie, tylko mi się tak po prostu wydaje. Mam jakoś tak dziwnie dziko, że jak jest tak bardzo dużo szczegółów, to mi się wydaje, że ścina. Tak po prostu. Bo z przyzwyczajenia ze starego kompa, którego miałem przez tak wiele lat, że mi się tam wszystko ścinało, jak było bardziej szczegółowe. Jakoś mi tak wyszło to psychicznie w pamięć po prostu, nie? Trochę nie pamiętam, gdzie jest iglo, znowu będzie go szukanko. Ale wydaje mi się, że jeżeli pozwiedzam trochę przy plaży, to powinienem bez problemu znaleźć, gdzie ten iglos. No bo wiecie, kładka. O! Tam jest, dobra. Piękne. Gdyby nie to, to bym pewnie spędził za dużo czasu na szukanie. I będzie trzeba znaleźć jakimś cudem miejsce w ekwipunku, cyk, zrobione. Bo w końcu będę chciał jeszcze coś wziąć ze sobą. Nie pamiętam co, ale coś chciałem wziąć jeszcze ze sobą z tego iglo. Muchomorka. Dwa muchomorki. No to. Ryweczkę sobie złowimy i wsadzimy do skrzynki. Chyba, że achievement jest, żeby ją przygrzać. Trzeba przygrzać. No dobra. Mam kobla? Nie wiem. Może w skrzynce jest. Teraz sobie przysiądę. O! Elegancko. Okej. Okay. Chyba trzeba trochę to powiększyć. O! Jest git, w miarę. Pójdzie, żeby chociaż tą jedną rybę zobaczyć, nie? Dziękuję bardzo. Raw fish. No to teraz ją przygrzać. Pycha. Nawet jej nie zjem, ale... Aha, ale niech to będzie. Ale czekaj, czekaj. Nie. To trzeba zrobić drugą rzecz. Jedną rybę ja przygrzeję. Ale drugą trzeba na surowo. Jezu, dobra, to zjem to mięso i tyle. Trochę nie pomyślałem. W ogóle nie spodziewałem się, że tak dużo skarbów będzie, nie? Z tego lochu. Ale jednak coś z tym mięsem. Nie wiem, jak to wymierzyć. Ciężko jest. Trochę ciężko to wymierzyć po prostu. Dobra, jedną rybę tutaj świeżą zostawię.
I ryba będzie grzana. I będzie zrąbiście. A teraz wezmę sobie żwir ze sobą. O. Ale mam zarąbany ekwipunek. Juhu, mam rybę. I ją wsadzę tutaj grzecznie. I grzybki jeszcze wezmę. I po prostu zarąbany ekwipunek. Nie ma nic więcej do dodania. Nie obraziłbym się, jakby ta skrzynka jeszcze po mnie została, nie? Znaczy ta, nie skrzynka. Jakby się nie odrespawnił... ta łódeczka. No, ale to będzie już koniec naszej zimowej wyspy. Fajnie się ją zwiedzało. Chociaż może trochę dużo drzew było. Ale było fajnie całkiem. Tylko szkoda, że kurde, brak tych sekretów. Ja widziałem, że tam były te systemy jaskiń przez X-Raya i tak dalej. Ale nie było jakby trudno znaleźć jakiegoś takiego typowego wejścia do tej jaskini, nie? Do tych jaskiń, a nie chciałem tak się wkopywać tak po prostu, nie? Żeby mi się jednak odrespawniło. Ja pierdzielę. A ja nie mam o, jest łódeczka jednak, dobra. No i zarąbiście, wracamy do domku. Ach, jak pięknie wrócić na ojczystą wyspę. No bo ja na widok czegoś takiego bym na przykład nie wchodził, bo myślał, że jest zamknięte. Ale to akurat jest otwarte, ale Kamil, nie mów nikomu. No to jest sekret. Nikt nie może wiedzieć. Elegancko. Jest identyczna. Tylko jedna jest chyba. Dobra, to ja pochowam tutaj to. Farmę grzybów, ale to może na kolejnym streamie, co? Jestem ustawiony już praktycznie na kolejną wyprawę, chociaż nie nastąpi ona, bo będę chciał zrobić farmę grzybów. Najpierw. Zrobię po prostu 1 kilo i to będzie całe moje przygotowania. Ty ja. No dobra, no to w tym miejscu skończymy ten odcinek i tego streama. W kolejnym streamie zaczniemy od zrobienia farmy grzybków. Mała, nietuzinkowa, jeszcze mniejsza niż ten magazyn. Po prostu wykopiemy pewnie dziurę taką, może w tej górze. Albo tutaj, za domkiem. Tam wsadzimy grzyby. Niech one się tam namnażają i będzie fajnie. Chyba, że nie muszą mieć ciemności grzyby, żeby się namnażać. To jeszcze ogarnę. No i poza tym wyruszymy na kolejną wyspę. Która będzie gdzieś tam w rogu w tamtą stronę. To dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy i streamy. I na razie.